Cześć, tutaj Krukan, witam Cię w kolejnym filmiku. Tym razem moja gra na El Halufie. W Plutonie jestem z kolegami z klanu Black Armored Devils. Czołg STA-1, 8 tier czołgów japońskich. Bitwa o tyle fajna dla mnie przynajmniej, że zdobyłem pierwszą klasę i odznakę specjalisty dodatkowo. Całkowicie randomowe osoby pozytywnie się wypowiedziały o mnie i o mojej grze. Całkiem sympatyczne. Nawet jeżeli to robi jakaś pomarańczka czy pomidorek. Bo bardzo pobudza ego. Na El Halufie tutaj swoją standardową miejscówkę. Na początku się chciałem udać. Kolega z Plutonu mi towarzyszył. Na szczęście lub nieszczęście Leopard z drużyny przeciwnej również tutaj pojechał. A przeciwnicy tutaj dosyć mocno zdenerwowali się na nasze czołgi lekkie i ruszyli na nich mocno, więc długo nie myśląc postanowiłem również ruszyć, żeby ochronić nasze czołgi lekkie. One się też same broniły z pozytywnym skutkiem. Leopard nawet nie mógł mnie przebić, o dziwo. Chociaż STA to papierowy czołg. No ale piąty tier nie był w stanie mnie przebić. To bardzo, bardzo miłe. Następny straceniec z drużyny przeciwnej. Nie wiem, co myślał, ale skończył marnie. Bezsensowny tamten wyjazd był jego. Tutaj liczyłem na fraga, niestety kolega AMX ubiegł mnie, szybciej zakręcił, szybciej strzelił. O, jeszcze pod, że tak powiem, podprowadzi mi drugiego fraga, czy miałem szansę na Radleya Waltersa, ale niestety brak moich umiejętności spowodował, że kolega okazał się lepszy, przynajmniej w stosunku do tych dwóch fragów. Tutaj mamy dwa Tadeki, Churchill Gun Carrier, nieczęsty widok na randomach. W sumie się nie dziwię, ja przez niego przechodziłem i mimo całkiem sympatycznego winratio, to odradzam go większości osób. SU-152 na tyle był tutaj ustawiony, że patrzył się na mnie i spokojnie nasz ELC był w stanie go do niego strzelać. Także ja tam się nie wychylałem w głupi sposób na SU, tylko czekałem, aż ELC zrobi swoje. No, w końcu się SU odwrócił, więc mogłem strzelić. Pozostały trzy czołgi przeciwników. T-69, które nie jest miłe. Tutaj była panika, że i Szczecina mnie wyjedzie. Niestety się cofnął, więc szybki wyjazd i strzał. Udało się mu uciec. T-69 pod naszymi górkami. Koledzy tutaj sobie musieli z nim poradzić. Na szczęście tutaj udało się go trafić. Następny frag trafił. Mamy dwa czołgi przeciwnika i trzeci trafił. Na szczęście nie zabił. Nie? Artyleria pomogła i w bardzo sympatycznej pozycji jest i trzeci ustawiony, że nie może opuścić działa, więc spokojnie się zdobyło w ostatniego fraga na specjalistę. Tutaj już nie chciałem ani szarżować na T69, bo to byłoby głupie, bez problemu bym je zniszczył. Czekałem, aż koledzy podjadą. Na szczęście
przynajmniej dwóch tutaj było ogarniętych i się ruszyli. Tutaj właśnie pojawiają się podziękowania od kolegi grającego z 152. Włączy się do tego jeszcze druga osoba. I że to było miłe, bardzo, bardzo mi się to spodobało. I tutaj na spokoju już te 69 zostaje zniszczone. Wystrzelał się obiekt 416. Trochę odbija, udało się. I go nie przebił, kolega z plutonu go wykończył. Dzięki za poświęcony czas. Jeżeli uznasz za stosowne, zostaw kciuka w górę. Daj mi też znać, jak tobie się jeździ STA. Dla mnie to jest dosyć specyficzny czołg. I do zobaczenia w następnym odcinku.